Od 5 lat szkoła podstawowa nr 10 w Bielawie jest członkiem klubu szkół UNICEF. Klub ten co roku organizuje akcję Wszystkie kolory świata, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na całym świecie. Jako cel charytatywny wybierany jest kraj, państwo, które ma problemy albo z żywnością, albo jest bardzo duża zachorowalność na różnego rodzaju choroby. Zbieraliśmy już pieniążki na różnego rodzaju szczepionki, na dożywianie dzieci. W tym roku mamy kolejną akcję Wszystkie kolory świata, akcję, która ma wspomóc dzieci w południowym Sudanie. W tym roku głównym motywem akcji było zaprojektowanie i zrobienie najbardziej oryginalnej laleczki. Przez kilka miesięcy nasze dzieci szyły lalki szmacianki, lalki, którym nadawały imiona, określały z jakiego państwa te lalki pochodzą, pisały w swoich metryczkach, co te lalki lubią robić, czym się interesują, czym się zajmują. Myślę, że warto jest pomagać chorym dzieciom, które w każdej chwili mogą umrzeć. My jesteśmy zdrowi, mamy zapewnioną opiekę, a oni nie mają tam lekarzy, tylu takich szpitali, nie mają pieniędzy na leczenie i myślę, że naprawdę warto jest dać im to, co mamy. Te laleczki robimy dlatego, żeby pomóc dzieciom z Afryki, bo bardzo potrzebują naszej pomocy, żeby z tego coś miały i żeby w ogóle cieszyły się tym, co mają, co im dajemy. Mam tutaj dwie laleczki. Ta jest mojego brata i nazywa się Sokole Oko, a ta jest moja, jest to Chinka, Himiko. Robiłam te laleczki na koncert UNICEF, aby wspomóc dzieci w południowym Sudanie i wierzę, że te laleczki naprawdę im pomogą. Obie zostały wybrane na licytację, więc bardzo się cieszę. No, mój brat też na pewno. Moja lalka nazywa się Ania. Próbowałam ją szyć na wzór Ani z Zielonego Wzgórza, ale nie do końca mi to wyszło. Jej kraj pochodzenia to Polska. Ma ona 13 lat i została uszyta na akcję UNICEF, ponieważ bardzo chciałam pomóc dzieciom z Sudanu Południowego. I myślę, że moja lalka naprawdę pomoże dzieciom, które są głodne, umierają z głodu, nie mają co pić i nie mają środków do życia. Nasze laleczki są naprawdę niezwykłe, ponieważ pomagają tym dzieciom biednym. Są charytatywne. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak dużo osób je zrobiło. W hali sportowej szkoły podstawowej 10 marca o godzinie 17 odbędzie się koncert finałowy akcji, podczas którego zostanie wybrana najpiękniejsza praca. Zapraszamy na ten koncert wszystkich ludzi dobrej woli, których los dzieci nie jest obcy i nie jest obojętny. W tym koncercie wystąpią uczniowie naszej szkoły, uczniowie, którzy będą śpiewać, będą tańczyć. Będzie przedstawienie teatralne i te lalki będą rozprowadzane jako cegiełki, a wszystkie pieniążki zostaną właśnie przeznaczone dla UNICEF. Jedna najpiękniejsza lalka będzie wybrana z całej szkoły, będzie umieszczona na specjalnym panelu na Facebooku i będzie można na nią zagłosować. Głosowanie będzie od 10 do 16 marca, czyli przez tydzień będzie można kliknąć na naszą najładniejszą, jeszcze nie wiemy którą laleczkę, jedną z najpiękniejszych lalek i będzie można wspomóc nas również w konkursie facebookowym. W tworzeniu laleczek zaangażowane były całe rodziny, które dzielnie wspierały młodocianych artystów. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim właśnie rodzicom i dzieciom, dziadkom, wszystkim, którzy się zaangażowali w szycie tych lalek, ponieważ tych lalek jest prawie 200. Jest ich ogromna ilość. W ubiegłym roku robiliśmy pudełka. 3 lata temu były też laleczki, ale nie było takiego ogromu laleczek, więc z roku na rok zaangażowanie naszych dzieci i serca naszych dzieci jest coraz większe. Robiłam tą lalkę 2 dni i pomagała mi przy tym babcia. Pomagała mi taka pani. No, laleczki robiłam przez tydzień. No i widać efekt. Lalkę pomagała mi zrobić babcia i robiłam ją tydzień. Mama mi pomogła. Bardzo się starałyśmy, żeby ta laleczka była jak najładniejsza. Na lalce to bardzo się starałem z mamą. Mama mi dość dużo pomogła. Ma na imię Cindy i pochodzi z Indii. Najbardziej to lubi się modlić, jak to muzułmanka prawdziwa. Ta laleczka nazywa się Wing i pochodzi z Korei. Lubi uprawiać taekwondo. Ogólnie jest zawodnikiem koreańskiego klubu, który odnosi bardzo sukces, duży sukces. To jest lalka, która ma na imię Kamila. Lubi bardzo tańczyć i śpiewać.
Dobrze. Ktoś ci pomagał? Babcia mi pomagała szyć sukienkę, a mama mi pomogła zrobić włosy. Moja laleczka ma na imię Lilo, pochodzi z Ameryki. Bardzo lubi szyć, śpiewać, tańczyć i surfować. Pomagała mi mama i ciocia. To jest laleczka robiona na wzór Marilyn Monroe i ta laleczka ma za zadanie uratować życie dzieciom. Ambasadorem dobrej woli tej akcji jest znana piosenkarka Majka Jeżowska, a w konkursie facebookowym można wygrać prywatny koncert znanej artystki. Zapraszamy na nasz koncert! Który odbędzie się 10 marca o godzinie 17 w hali sportowej.